Anna Tabaka, witam. Zapraszam na pierwszy odcinek nowego programu na antenie TVS. Jest temat. To magazyn reporterów. A temat jest tam, gdzie są ludzie. Żyjemy w wyjątkowym miejscu, w ciekawych, burzliwych czasach. Naszym zadaniem jest pokazać tych, którzy ten czas i miejsce potrafią zmienić. Ludzi posiadających coś charakterystycznego i budzących emocje. Tacy są też bohaterowie pierwszego reportażu. A w studio ze mną jest Magda Sincewicz, jego autorka. Dzień dobry. Witam. Jak usłyszałam, że chcesz robić materiał o mumio, to myślę, że będzie grubo. Czy mumio jest dla koneserów? To jest moje pierwsze pytanie. Program jest temat, nowy program na antenie telewizji Silesia, jest różnoraki. Takie też będą nasze tematy, od sportu, przez kulturę, po politykę i po prostu zwyczajnych ludzi. Nie, mumio nie jest dla koneserów, mumio jest dla wszystkich, chociaż rzeczywiście przez te 25 lat mogliśmy obserwować, że oni są bardzo wyjątkowi i bardzo specyficzni. Ale przez ten czas pokazali też, że są bardzo konsekwentni i mimo, że mogli gdzieś pójść na kompromis, to tego nie zrobili i przez ten cały czas zmierzają tą swoją mumiową drogą. A czy oni lubią, jak mówi się o nich, kabaret? No nie, właśnie sama musiałam się kilka razy łapać też za język, żeby nie używać tych słów. Grupa teatralna, ja myślę, że pewnie bardziej dla nas wszystkich jako zjawisko. Ktoś, kto jest twórcą autoironii i takiego pokazywania rzeczywistości z lekkim przymrużeniem oka. Szeroka publika zna ich z kopytka i reklamy, prawda? Tak, sama pewnie też wybrałam się na jeden z pierwszych spektakli właśnie po tym, jak zobaczyłam to. Kopytko, Czasowstrzymywacz i wszystkie inne te śmieszne scenki, które wiele, wiele lat temu mogliśmy obserwować na antenie telewizji. I muszę przyznać, że sami powiedzieli, że w tamtym momencie też improwizowali. Że oczywiście dostali duże zielone światło od reżysera i od twórcy tych reklamówek dla jednych z sieci komórkowych. Ale jak już to się działo, to płynęli tak, jak zwykle to robią. Czyli kopytko urodziło się w tym momencie, który oglądaliśmy, tak? Tak, ale o tym też mowa w moim reportażu, więc myślę, że będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak to się wszystko wydarzyło. Oni podkreślają, że są stąd, tak? Z naszego regionu i podkreślają coś, co ja też bardzo cenię, swoją rodzinność, że to ma znaczenie, tak? Ta ziemia, z której się pochodzi, i rodzina. Tak, bo tak naprawdę, cytując wielkiego Polaka, to wszystko tutaj się zaczęło. I mieliśmy olbrzymią przyjemność uczestniczyć i towarzyszyć mumio właśnie w Katowicach i w charakterystycznym miejscu, który będzie ujęte w reportażu, i potem w jednym ze spektakli. Więc tak, mimo że oni przez wiele, wiele lat podróżują po całym kraju, a i poza nim, to tak naprawdę najchętniej wracają do domu. Materiał jest ilustrowany zdjęciami z ich spektaklu 25 lat mumio w 25 kawałkach. Obserwowałaś nie tylko artystów, ale też publiczność podczas tego spektaklu. Czy Ślązacy lubią abstrakcyjne poczucia humoru? Tak, któż z nas nie lubi się śmiać z innych? Nie, żartuję, nie tylko z innych, ale też z samych siebie. No właśnie, to jest dla nich charakterystyczne, że oni bardziej śmieją się z siebie, tak? Z takich naszych malutkich przywar, słabości, jak takich oglądam, nie ma tam agresji, nie? Sama wielka Magda Umer, która współtworzy z nimi spektakl Przybora na 102, wspomniała o tym, że oni są zjawiskiem, ale oni są tak wyjątkowym zjawiskiem, że im po prostu nie wystarcza ta rzeczywistość, która ich otacza, ta codzienność. Dlatego starają się stworzyć swoją. A to, że nie lubią nudy, nam, widzom, tylko jest na plus, bo możemy dzięki temu korzystać z tego, co tworzą. No to zapraszamy Magda Sincewicz i jej reportaż o mumio. Chciałam zaprosić Państwa na nasz spektakl. A gdzie ja patrzę? Tu czy tu? Tu. Na nasz spektakl. Patrzyłaś po monitorek, tak, to jest niepoważne. 25 lat mumio w 25 kawałkach, które za chwilę zaczynamy i ja idę się już troszkę wyciszać. Muszę w cichości sobie tak być. Sama, żeby jako
Zaczęło się to zbierać. Muszę chwilę zostać sama. Przyszłam na nabór i zostałam nabrana, czyli ja już nie pamiętam, co ja mówiłam, na pewno po światowską. Ale byłam bardzo szczęśliwa, bo byłam na scenie, w teatrze, witali mi młodzi ludzie, tacy inteligentni. Ja coś tam robiłam, jakieś scenki z nimi. No ale potem się dowiedziałam, że Jacek Borusiński bardzo chciał, żebym została nabrana do Gugalandra, natomiast mój przyszły mąż, czyli obecny mąż, Darek Basiński, bardzo nie chciał, żebym była nabrana. Jemu się ta poświatowska nie podobała, że jestem taka jakaś poważna i taka właśnie dziewczyna, taka jakaś smutna. Co za dzień. What a night! Symboliczne miejsce, czyli wchodzi Jadwiga i słyszałam, że pan jednak wolał Lema Białoszewskiego, a nie jakąś dziewczynę, która smutne dźwięki z siebie wydaje, jest taka poważna. Była dosyć poważna i taka chwytająca, poświatowska chyba i tak dalej. Ja rzeczywiście coś tam... Ja wtedy jakoś, no rzeczywiście, no ja głosowałem przeciw mojej żonie właśnie. Ale na szczęście Jacek i reszta zespołu głosowali za. No i Jadzia została przyjęta. Kiedyś nie ciągnie radość, powiem ci, jeśli ciekawy, radość to mała dziewczynka, która sika do kawy i patrzy, zdziwiona na ślady. To jest radość. Tak ładnie. Dajcie się, dajcie, dajcie. Jeszcze. Bardzo ładnie. Zatrzymaj. My przyjęliśmy taką zasadę, ja sobie tak myślałem, że byłoby super, gdybyśmy na ten spektakl 25-lecia jakby zaprosili każdy z nas te postacie, które naprawdę chce zaprosić. Oczywiście, że ja bym zaprosił tego pana z jesieni, ale ten spektakl też nie może trwać 5 godzin, nie? Więc po prostu musieliśmy dokonać pewnych wyborów. No i jakby ja zaprosiłem te postaci, z którymi miałem ochotę się spotkać, że tak powiem, na tej scenie najbardziej. Pani Serwusowa. A proszę, 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 proszę. No. Natura. No. Pani Serwusowa, no. No często kawę piła. No moja kawa, kabunia kochana. No. Znowu mi skapła trochę. No nie wiem, tak chyba będzie wygodnie. W różnych momentach to coś dopada, że tak powiem, prawda? No bo to jest właśnie wspomniana Serwusowa, czyli ten numer o kawie, kawusi. Nagle powstał. Kiedy jeszcze mieszkałem w Katowicach, byłem z moim pierwszym synem, który był jeszcze w wózku, a dzisiaj ma 23 lata. Byłem na spacerze, no i tam nagle się pojawił. Trzeba to łapać, zapisywać. Oczywiście potem jest to obrabiane już na próbach. Nie wiem, Darek z Jadzią coś tam, im się coś bardziej podoba, coś mniej, gdzieś o tym dyskutujemy. Ale ta iskra jakby musi przyjść, no... U Darka jest inaczej, prawda? Bo u Darka bardzo często ta iskra właśnie przychodzi na próbach. Jakby on występując przed nami, to nagle się pojawia jakoś tam. Tu się zaczyna dopiero szaleństwo. Staramy się dziewczynę jakoś tak zauroczyć rozkładem jazdy. Czyli podchodzimy do rozkładu i mówimy tak. Jak się podrywa tę dziewczynę, no? Ale ja nie wiem, to naprawdę nie wiem, to są moje fantasmagorie. A spróbujemy? Proszę? Spróbujemy?
W tym sensie? No na przykład, że o której idzie. Po pierwsze to jest przystanek tramwajowy, więc ja nie wiem, czy ja mogę to zrobić, bo są prawa autorskie do tego, tam był autobusowy jednak. A po drugie, mamy tutaj dosyć łatwe podziały. Mamy 7.03, 18.33, 48, chociaż nie, trudno się liczy. Popatrz. 286. Proszę ja ciebie, jedzie do 16, co... Nieopodal tutaj mieszka mój kolega, który powiedział, że Darbas, tak, to ja, z Kopernika, tak, wsiadał do pociągu na Rysiankę. Możliwe być to. Brał gitarę i genialnie improwizował w różnych... To w pociągu, na Rysiance już nie. Ale w różnych językach, jak to było? To były lata 80. Myśmy tak robili różne rzeczy. My na przykład robiliśmy taką sytuację też, że jak już z kolegami z Teatru Gugalander, żeśmy jeździli czasami ze spektaklami, ze scenografią pociągiem, co naprawdę wyglądało dosyć szalenie. I jednocześnie mieliśmy też tą gitarę, więc tam jakieś były śpiewy. I graliśmy w ten sposób, w różne w zapałki graliśmy. To znaczy 5, 10, 2, tak? Punkty. I jak kto przegrywał, to musiał wykonać jakąś czynność. Ja na przykład miałem takie zadanie, że przyjdę, podejdę do jakiegoś pasażera konkretnego i zacznę jemu grać i śpiewać. I chodzi tutaj, sytuacja była dość interesująca, bo ten człowiek powiedział, albo grasz, albo wychodzisz. Ja powiedziałem, no to gram. Mnie to ciągle cieszy, że będąc za kulisami i patrząc na to, co chłopaki robią na scenie, albo słuchając, no mnie to bawi, mnie to cieszy. My ciągle siebie słuchamy i jak się pojawia coś nowego, to nas to cieszy. Mucha końska na pokładzie. Mucho końska, nie chcę muchy. Mucho końska, idź do konia, do swojego bohatera. Potem zasypiamy na 2 godziny. I potem się budzimy. I już trochę jakby budzimy się w innym świecie, jak w spektaklu przy Borana 102. Znaczy już jesteśmy trochę mumiowi. I po spektaklu to chyba to mumio troszeczkę w nas zostaje. Słuchaj, co ty możesz powiedzieć na temat tego, jak się kierowcy porozumiewają ze sobą? Kierowcy to mówią tak. Czy jedzie z nami największe malowidło świata, Amrita? Nie gody. Jako Amrita? Jako Amrita? Ty się ma coś widło! Słuchajcie, a słuchajcie, to jest taka domówka. To jest taki jakby dar, nie wiem, z nieba pewnie, że to się nagle pojawia i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to się pojawi, ale jednak te najciekawsze rzeczy to spadają. No tak jak zresztą przykładem jest ta jedna z reklam, które zrobiliśmy dla tej firmy telekomunikacyjnej jednej, tak zwane kopytko, nie? O którym mówił Iwo Zaniewski, który jest reżyserem, że to było jakby niemożliwe, żeby to napisać, nie? Niemożliwe, żeby nie wiadomo, chociażby tysiące przyszło copywriterów i zjadło 1000 kotletów, to by tego nie wymyśliło. A to ma przedstawiać, że co? To. Pomarańczowy jest metaforą, trudne słowo, telefonów na kartę, a zielony jest alegorią, jeszcze trudniejsze słowo, kosztowania złotówkę. Co mi pan tu napisał? Kopytko. Ktoś zapukał mi do buta. Zastanawiam się, kto je to? Jak jest wrażliwy widz, to widzi, że jest dużo poezji, nostalgii, pewnego smutku i pewnej prawdy o człowieku.
To zabrzmi bardzo, proszę Państwa, pretensjonalnie i nadęcie, ale jest ta prawda naszej codzienności. My bardzo lubimy nieporadność człowieka, łapać nas wszystkich, samych siebie w takich sytuacjach bardzo, nie powiedziałbym żenujących, chociaż w spektaklu Welcome Homeboys też są historie żenujące, tylko takich codziennych, wtedy człowiek jest najciekawszy, bez tych udawań, bez tego patosu. Motor kupił Duszan! Wiesz, no, a teraz będzie jeździł! Na 102! A niech wyczyści wpierw, niech wypucuje maszynę, radzi matka. Ten Duszan jest kompletnie inny, nie? Czyli jakby te postaci, które są małomiasteczkowe, wiejskie, one są strasznie kolorowe, one są charakterystyczne, trochę nie do podrobienia, mają jakby swoje życie, swój sposób mówienia, swój sposób poruszania się, swoją mimikę, która jest zupełnie... Ja o tym też kiedyś mówiłem, że te postaci mają coś, co my często zatracamy, a na co się zdobywamy tylko, nie wiem, przy porannej toalecie, przed lustrem, nie, że robimy idiotyczne miny. Jesteśmy sobą, a też pozwalamy sobie na jakąś głupotę. Chciałem przedstawić Państwu prosto z targów zawołań psów w Świnoujściu. 4 zawołania psów. Wyk! Fuj! 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 Kropka, kropcia, kropusia, co pancia robi? Co pancia do kropcia robi? Ja nie lubię kotów, psy bardzo, bo koty zabijają ptaki, tylko dlatego, to jest główny powód. Dobrze, a ja mam alergię niestety. A, to nie, proszę. Nie, w porządku, nie, aż taką, świadomie go pogłaskałem. Hej. To jest kamera, nic się nie bój. Proszę Państwa, to jest pies. Ja lubię psy od dziecka i mrówki. W Parku Kościuszki, w którym jesteśmy, dziecko rówieśne mi, wtedy miałem 5 lat, rozdeptało mrówkę. Dokonałem wtedy rękoczynu w obronie mrówki, która już niestety była rozdeptana. To była bardziej zemsta niż obrona. Przepraszam, to taki wtręt. To mój kubeczek, jest. Liczycie jeszcze, ile razy to wykonujecie, wchodząc po raz kolejny? O, ten spektakl, tośmy zagrali ponad 1000 razy i nie wiem, czy nie 2 w ogóle, dużo razy. Ale ponieważ jest dużo improwizacji, my się nie nudzimy tym. Skończyło się już wszystko, siły nie mamy, ratunku padamy. Jak to się stało? Kakao. O, przecież to mój kubeczek, z wiewiórką jest. Jak? Nie wiedzieliśmy, jak to się ma nazywać i przechodziliśmy koło sklepu na Kościuszki w Katowicach ze zdrową żywnością i tam zobaczyliśmy mumio krew skał. I to były takie saszetki, to było takie maźlate mumio. Tak. I pomyśleliśmy, że to jest właśnie ta nazwa, mumio.
I pamiętam, że jak żeśmy byli na takim pewnym festiwalu, gdzie było szacowne jury, tam był Stanisław, to byliśmy młodzi wtedy, Stanisław Tym, Marek Piwowski, Henryk Sawka, chyba Mleczko, profesor Suchanek i jeszcze Fedorowicz, oni wszyscy byli w jury. Bardzo się śmiali, słowo honoru, to może nie wypada, ale taka jest prawda. Inaczej nie wypada się nie, że śmiać, tylko mówić o tym, to jest takie. I wtedy pamiętam, jak Staszek, bo potem żeśmy się ze Staszkiem zaprzyjaźnili, Tym, powiedział, ale co to za głupie jest to mumio, co za nazwa? No i zaczęliśmy tłumaczyć i mówi, nie, to świetna jest w ogóle nazwa, nie? Że nazwa mumio jest w ogóle w porządku. Nie, no on żartował, podpuszczał. Mumio to jest fajna nazwa, nie jest pretensjonalna, mi się wydaje. A poza tym, jeśli mumio jest panaceum i leczy, a nam czasami widzowie mówili, że w ogóle po koniec tygodnia i w piątek zobaczyć to, to jest katarzis, oczyszczenie i właśnie lecznicze. No więc mumio rzeczywiście tak działa. Podobno, ja sam zażywałem mumio, ale sproszkowane.